10 milionów złotych to kwota, jaka w ostatnich latach trafiła do powiatu nowosądeckiego z tak zwanego Funduszu Leśnego Lasów Państwowych. Środki zostały w całości wykorzystane na przebudowę i remonty dróg i obiektów drogowo-mostowych w poszczególnych gminach. Kwota jest rekordowa, przekonywał w trakcie spotkania z mediami starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Potrzeby w powiecie nowosądeckim są ogromne, zresztą lasy w niektórych gminach zajmują prawie 70% powierzchni, a więc liczę, że tu jeszcze jakieś drogi, infrastrukturę poprawimy przy udziale tutaj, przy wsparciu pana ministra i dyrektora Lasów Państwowych. Środki z Funduszu Lasów Państwowych są przekazywane na budowę dróg prowadzących bądź znajdujących się w kompleksach leśnych. Te działania mają poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach. Te kilkanaście milionów tego dofinansowania skutkuje przede wszystkim właśnie poprawie i parametrów nośności, jak i tym zagrożeniom, które do tej pory występowały, czyli chodzi o szerokość, brak pobocza, no i ten element takiej dostępności praktycznie o każdej porze roku, czyli możliwość takiego swobodnego i bezpiecznego poruszania się. Najpoważniejsze remonty leśnych dróg udało się w tym roku zrealizować w gminach Nawojowa, Stary Sącz, Podegrodzie, Łabowa czy Wierchomla. A i tutaj myślę, że gminą taką wiodącą w ubiegłym roku to jest gmina Łososina Dolna, gdzie kilka dróg, zarówno w takie uroczysko Cisowiec, zostało zmodernizowanych, gdzie nawet nie było nawierzchni ulepszonej. W tej chwili mamy już nawierzchnię betonową z poboczami, do tego też infrastruktura ta towarzysząca, czyli służąca odwodnieniu, umocnienie rowów. Gmina Podegrodzie, blisko 1 000 000 zł, też droga, która prowadzi praktycznie do kompleksu leśnego, ale też kilka osiedli korzysta właśnie z tego typu drogi. Poprawa jakości dróg zlokalizowanych w pobliżu kompleksów leśnych to, jak przekonywał starosta nowosądecki, szansa na rozwój turystyki i agroturystyki. Dlatego konieczne wydają się kolejne przebudowy. W 2023 roku starostwo nowosądeckie planuje remont dróg m.in. w Kamionce Górnej i Muszynie.